Wczoraj absolwenci szkół ponadgimnazjalnych otrzymali świadectwa maturalne, które predestynują do tego, aby fizycznie złożyć dokumenty w naszych komisjach instytutowych. Rzeczywiście komisje te bardzo intensywnie pracują. W tym momencie sprawdzaliśmy o 8 rano, jest około 400 osób zalogowanych do systemu rekrutacyjnego. Jest to wartość bardzo zbliżona do ubiegłorocznej. Tam minimalnie różnił się termin otrzymania świadectwa, więc oceniamy, że rekrutacja jest na podobnym poziomie. Jest duże zainteresowanie młodzieży złożeniem dokumentów naszej uczelni. No, wydaje nam się, to też jest związane z otwarciem nowych kierunków kształcenia, które będzie można realizować na naszej uczelni od tego roku. Też widzimy, że te nowości, te nowinki, które zawsze ogłaszamy za Państwa udziałem, za co dziękujemy, cieszą się dużym zainteresowaniem i one rzeczywiście przykuwają uwagę maturzystów, którzy no, wybierają kierunki, które w ich opinii są innowacyjne, więc staramy się też te kierunki modyfikować i zmieniać specjalności tak, żeby to było atrakcyjne. Przypominam tylko tyle, że rekrutacja trwa do 27 lipca i ma ona taki, powiedziałbym, dwuetapowy wymiar. Z jednej strony jest to rekrutacja elektroniczna, gdzie przez system na stronie internetowej należy zalogować się, a następnie odwiedzić komisje rekrutacyjne, które działają w poszczególnych instytutach. Tutaj ważna informacja, że te komisje działają w oparciu o własny harmonogram pracy, czyli trzeba na stronie internetowej sprawdzić, kiedy w danym instytucie ta komisja funkcjonuje. To jest też związane z możliwością logowania określonej ilości osób do systemu, więc bardzo proszę o to, żeby sprawdzać, kiedy w poszczególnych instytutach, na poszczególnych kierunkach ta rekrutacja jest możliwa i oczywiście odwiedzić tą komisję z dokumentami, ze świadectwem w sposób fizyczny. To jest też bardzo ważne.